kandydat na prezydenta, niedługo prezydent Andrzej Duda, że taką zmianę trzeba dokonać. To trzeba zrobić. A jak z tymi zobowiązaniami? To ten offset to też wygląda, na offset, ile nas można naciągnąć? To znaczy tak, no offset został rozliczony, pan mówił o F-16. Z tym, że nie wiem. No to teraz się, proszę państwa, zaczyna bardzo ciekawy moment, bo słuchacz następny już dzwoni. Wtedy to miało być tak, że zobaczymy, kogo dopuszcza. Jeszcze zostało 20 minut. Żeby mógł być skutecznie zaliczony. Czy tak zostało? Ja próbowałam się dodzwonić, ale to jest bardzo trudna rzecz. Nie udało mi się dodzwonić nigdy. Teraz to już nawet nie próbuję. Po prostu wiem, że jest tam taki numer, na który ekstra można zadzwonić i z tego korzystają głównie ludzie z PiS. Za samolotem. Też jest przykry. No tak Finowie negocjowali offset. My nie możemy wskazać niczego takiego, jeżeli idzie o offset realizowany przy okazji naszych zakupów. No a pojawiają się też koncepcje, żeby w ogóle zrezygnować z offsetu. Bo podobno to nic nie daje. Panie pośle, z offsetem jest tak, że zastrzeżenia do offsetu to powstają stąd, że osoby odpowiedzialne za realizację offsetu po naszej stronie polskiej po prostu źle wykonują swoje obowiązki. Są niekompetentni. Chociaż akurat F-16 został całkiem przyzwoicie offset zrealizowany, wbrew wielu tym artykułom, z którymi możemy się spotkać. Natomiast z offsetem są wielkie, wielkie problemy. To jest skomplikowana procedura i ministerstwo najlepiej chętnie by kupowało tak, według zasady z tak zwanej półki, czyli bez offsetu najprostsze. Ale to wynika z tego podejścia, że minister obrony narodowej jest ministrem obrony narodowej, a nie obrony przemysłu zbrojeniowego. Ja chcę powiedzieć, że w Prawie i Sprawiedliwości jest pełna świadomość braku funkcjonalnego systemu w Ministerstwie Obrony Narodowej, który by zapewniał efektywne i skuteczne zakupy sprzętu. Ja bym też się pytał, mamy w ogóle koncepcję. Czy zdrowym jest lobbowanie, a druga sprawa, czy kwestia przetargów, jak ma być to przetarg, czy możemy brać pod uwagę tylko polski przemysł, może tutaj minister, czy ktoś mieć problem i jak to wygląda? Ja myślę, że stawianie, że głównym celem powinien być przemysł, polski przemysł zbrojeniowy, jest tak samo niewłaściwe, jak stawianie, że żołnierz ma dostać najlepszy sprzęt bez względu na to, na polski przemysł zbrojeniowy. Tu powinna być pewna równowaga. Dlatego my mamy taką koncepcję, że w ogóle powołanie specjalnego urzędu Agencji do Spraw Uzbrojenia, która będzie wyłączona ze struktur Ministerstwa Obrony Narodowej, i ona ma zapewnić zakup właściwego sprzętu, właściwego uzbrojenia, doprowadzić do podpisania właściwej umowy korzystnej dla polskiego przemysłu, umowy offsetowej, brać pod uwagę potrzeby i możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego, a także wpływać jeszcze na rozwój nauki dla potrzeb sił zbrojnych. Tak, to z tą inwestycją? Ta agencja powinna się zajmować szeroko rozumianą pozyskiwaniem sprzętu z korzyścią dla bezpieczeństwa państwa. Nie tylko dla siebie. Oczywiście, że zamawianie sprzętu zbrojeniowego, bo dla nas jest oczywiste, że polski przemysł zbrojeniowy, tak jak powiedział za granicą jest bez sensu. Równorzędnym partnerem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo strategiczne. Samowystarczalność powinna być. Takie wężenie. I helikoptery czy czołgi powinny być produkowane w Polsce. Jak również amunicja. No nareszcie słuchacz. Słuchacz to zrozumiał, ale jak widać PiS tego nie rozumie. Artykuł 61.
Punkt drugi. Wszyscy obywatele są obowiązani do służby wojskowej i świadczeń na rzecz obrony państwa. I tutaj także kobiety. Oczywiście. Wszyscy obywatele. Nareszcie. Nigdy nie było to w naszej historii korzystne dla państwa polskiego. Mam takie wrażenie, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby być grotem włóczni amerykańskiej w przyszłej wojny z Rosją. To się nawet nazywa w Ameryce polski kryzys rakietowy. I ze zdumieniem patrzę na polityków, którzy do tej wojny cały czas na tym zajmą. I nie ma mowy o obronności kraju. O tym się nie mówi. Cała zresztą struktura modernizacji armii polskiej idzie w kierunku uderzeniem, nie w kierunku obronności. Pan to nie zaszeryje, tak? Chyba to doskonale rozumie. Chociaż nie rozumiem czasami szanownego pana ministra, dlaczego aż tak bardzo jest bezkrytycznie proamerykański. Amerykanie bardzo chcieliby w tej części Europy zrobić sobie takie powietrza. 10, 15 lat, 20 lat wojny na naszym życiu. My się na tego bardzo nadajemy. Polaków bardzo łatwo dopuścić. Do tego jesteśmy najtańszą juchą żołnierską na świecie, szanowni panowie. Nie będę do spokojny, jeśli nie zobaczę takiej sytuacji politycznej w kraju, że przywracamy służbę zasadniczą do roboty, gdzie jest oprócz programu militarnego jest program jeszcze patriotyczny, narodowy polski, narodowy polski. Nareszcie jakiś musiałam podnieść kamerę, bo nie mogę patrzeć na ten przystanek Jezus. My takiego Jezusa na stadionach nie potrzebujemy w Polsce. Miałem kontakty z oficerami Narodowej Sił Zbrojnych. Dobrze, że po II wojnie światowej bezdyskusyjna to jest jedność narodu polskiego, jego homogeniczność, jego twardość. To może była nagroda za tą tragedię po II wojnie światowej. Powinniśmy tego bronić. Bronić jak podstępności. Panie Aleksandrze, bardzo dziękuję panu. No więc jedna rzecz dotycząca tych Stanów Zjednoczonych i tego problemu, jeżeli idzie o tę wojnę, ewentualną wojnę z Rosją. Otóż tak, po pierwsze trzeba by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my jesteśmy zainteresowani tym, aby utrzymał się ten porządek międzynarodowy, w którym Polska odzyskała wolność po zawaleniu się tego zawalenia. No, ani słowa nie powiedzą o tych prowokacjach sionistów, o tych ustawkach, gdzie pod tymi wieżami było tony złota, które były wywożone w czasie akcji 9-11. Ale zawsze i oczywiście Szeremietyw. Tego typu pytanie. Mamy przykład. Szykuje się na wojnę z Rosją, to się w głowie nie mieści. Nic dziwnego, jeśli ma się do jednej części w partii PiS takich ludzi jak Rysio Czarnecki, który urządza tu kampanię we Wrocławiu partii konserwatystów. To są Euro konekcje. I zauważcie państwo, że Juda jest eurodeputy i mnóstwo tych europosłów wokół niego się kręci. Ten Czarnecki, persona non grata w Rosji, pojawiał się bardzo często w jego towarzystwie i to jest bardzo niebezpieczne, że zarówno marszałek Senatu III RP, Żyd gdański Borusewicz, jak i ten Żyd wrocławski Czarnecki, który zostanie na pewno przy Dudzie, bo już to widać, że pcha się tam koło niego cały czas i reżimowe media ciągle Czarneckiego Ryszarda pokazują. I to jest bardzo zły znak. Bardzo zły znak, proszę. Nie przejawia się znowu aż tak strasznie. A ja uważam, że wszystkich europosłów,
wszystkich należy uznać za skorumpowanych zdrajców Polski i odsunąć od... I podjąć decyzję na przykład przystąpienie do NATO, czy też nie. Stołków w Polsce. I w związku z tym robi wszystko, żeby taka decyzja w Kijowie nie zapadła. Tak, jak okazało się, że... Tak, właśnie Rysiu Czarnecki, który chwali się tym, że założył sobie biuro poselskie na koszt podatnika, oczywiście właśnie w Kijowie, a Gosiewska pierwsza, bo są dwie Gosiewskie, wiecie Państwo, dwie Gosiewskie. Ta Gosiewska pierwsza, to ona do Charkowa jeździ, także wysłanka właśnie Europarlamentu. I ona tam co robi, ta Gosiewska, w tym Charkowie? Co robi Gosiewska pierwsza w Charkowie? A druga Gosiewska, prawniczka, nawet osobiście widziałam tym biuro, jak jechałam na walczyć o koncesję dla telewizji Trwam na Multiplexie we wrześniu 2012 roku. To widziałam, bo autobus przejeżdżał, jechałam autobusem z NSZZ Solidarność Wrocławia, z Dolnego Śląska. Autobus przejeżdżał główną jakąś ulicą w Warszawie i widziałam to jej biuro, reklamy na tym biurze i zauważyłam, że to jest jej biuro. Więc ta druga Gosiewska, to ona jako prawniczka dała sobie, i tam inni prawnicy w PiS, dali sobie absurdalny zakaz otwierania trumien. Które Polska może mieć. Wprowadzić. Ja przypominam, że w ogóle zakaz otwierania trumien smoleńskich to jest taki humbug prawniczy. I wiele osób, między innymi prof. Witakowski, ma także wątpliwości i na YouTube, na tajnych kompletach można zobaczyć, co on na ten temat mówi, że nie mamy pewności, kto w tych trumnach był, czyje szczątki i kto gdzie jest pochowany. Było już kilka ekshumacji, bo okazało się, że są to pomyłki, tak jak Annę Walentynowicz wozili przez całą Polskę i okazało się, że to nie jest Anna Walentynowicz i z tymi ciałami coś strasznego porobione było. Jakieś satanistyczne rytuały i ten zakaz otwierania trumien, za który odpowiedzialny jest Gowin, który teraz jest w Zjednoczonej Prawicy Arabskiej, siedzi w Hiszpanii i prokuratora go nie wzywa, mimo że upłynęło już chyba 2 lata od jego ucieczki do tej Hiszpanii. Ambasador. No proszę Państwa, no nie można przestępców nagradzać stwierdzenia pana Aleksandra, ale również pana i dawać im stołki ambasadorów. Tak jak Suchockiej dano wieczny stołek ambasadora Polski przy Watykanie. Tak samo ten arabski. Broń odstraszająca. Żyd. Klasyczną broń odstraszającą. Broń odstraszająca. Tak samo 9 zbrodniarzy sądowych PKW Starej, która pod koniec 2014 roku została wymieniona i dostała nagrody od Bronisława Komorowskiego w wysokości 600 tysięcy złotych, mimo że ci sędziowie i tak zarabiają 20 tysięcy około albo ponad miesięcznie, mimo że wybory są przecież co 4 lata. Powinniśmy mieć. Więc za co oni te honoraria takie kolosalne pobierają? Odstraszającej, czy policji odstraszania, nie wygramy wojny. Nie wygramy nawet dużej potyczki. Bycie w składzie Państwowej Komisji Wyborczej. Co oni robią? O której wie przeciwnik. Nowy skład powołany z kapelusza, kolejnych 9 zbrodniarzy sądowych, bo zbrodniarzy sądowych w Polsce jest mnóstwo. Na czele z Żydem Hermelińskim, szkolonym w Luksemburgu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, o zgrozo, który również w Radzie Nadzorczej TVP zasiada, również w Trybunale Konstytucyjnym i także w Państwowej Komisji Wyborczej. I to jest właśnie faszyzm, judykatywy. Juda Duda jest też prawnikiem i zdaje sobie on sprawę, że wybory
prezydenckie są nieważne bezwzględnie ex lege. A jednak przyjął nominację. Zważywszy na bardzo rozwiniętą, nowoczesną technikę współczesną, powinna ona trwać nieco dłużej, około 6 miesięcy. Druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, to jest struktura, mianowicie mamy armię poniżej 100 tysięcy, około 90 tysięcy żołnierzy i mamy równocześnie na drugiej biegunie 100 tysięcy policji plus 20 tysięcy tej policji poza tymi świątami. Tak, mamy jeszcze ustawę o bratniej pomocy, druk sejmowy, w cudzysłowie bratniej, druk sejmowy 1066. Wojska. Nie wiem, czy to jest naturalne i czy to służy naszej obronności. Druga sprawa to, no powiem trochę w sposób taki zawoalowany, że mamy takie pewne osoby, które ileś tam lat temu, po 89 roku, drogą radiową nadają komunikaty o nastrojach społecznych w języku rosyjskim, obecnie korzystają z systemów głosowych, komputerowych. Te osoby nie tylko, że no, nic się z tym nie robi, ale także te osoby po prostu podejmują działania no, przeciwko patriotom, bo nawet moja mamusia zmarła, stała się ofiarą takich, powiedzmy, potyczek, a mama mi to zawdzięczać, bo dzięki temu, że zainteresowała mnie modelarstwem, to poprzez prowadzenie koła modelarskiego muszę się pochwalić. Jeden z moich uczniów jest słuchaczem berlińskiej szkoły Orlon, która w tej chwili obchodzi 90-lecie. Także tutaj też mam coś do powiedzenia w tym względzie. No i czekam bardzo, bo z tym ostatnim zagadnieniem to tutaj muszę powiedzieć, że nie tylko ja występuję, ale także też inne osoby. Dziękuję bardzo. Mhm. Dodzwonił się jakiś słuchacz. Który z panów? Reprezentant. Kwestia powrotu do zasadniczej służby to jest jednak poważny problem. O, poważny problem. PiS widzi poważny problem. Oczywiście w samoobronie PiS widzi poważny problem, a chyba tylko to nam zostanie, proszę państwa. Choćby z tego powodu, że nawet nie ma miejsc w koszarach. O, miejsc nie ma w koszarach. Koszary stoją puste, a PiS nie widzi miejsca w koszarach. No to się w głowie nie mieści po prostu. Niemcy siedzą w koszarach w Szczecinie. Ale to jest wielkie wyzwanie logistyczne, jest to praca na wiele lat. Zobaczcie państwo, jak oni kłamią PiS. Niemniej do tego poważnie przymierzamy się, ażeby stworzyć taki system, który pozwoli młodym ludziom, może bardziej stawiamy na ochotników niż obowiązkową tę służbę, młodych ludzi przygotować do obrony ojczyzny poprzez przygotowanie do wykonywania różnych funkcji żołnierza. No ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji w Polsce politycznej byłoby to naprawdę trudne. Polska racja stanu. Traktat pokojowy. Wszystkich aliantów i strony przegranej Niemców. Po pierwsze, obrona straż granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej między Polską i Niemcami, bo trzy traktaty graniczne z 1950 między PRL i NRD, z 1970 między PRL i RFN-em i z 1991 między Polską, trzecią RP i Zjednoczonymi Niemcami. I w ogóle na to zjednoczenie nie godzimy się w takiej formie, bo przeniesiono stolicę z Bonn do Berlina i zobaczcie państwo, gdzie ten Berlin leży. Kto się Polaków pytał, czy się godzimy jako alianci, zwycięzcy alianci II wojny światowej na przeniesienie stolicy Niemiec do Berlina? Bez naszej zgody się to odbyło. Okazuje się, że żeby wykonywać obowiązek obrony ojczyzny, to trzeba chcieć, prawda, i ewentualnie ochotniczo. $1 bilion amerykańskich odszkodowania dla Polski od Niemiec za napaść
II wojny światowej i zniszczenie infrastruktury, wymordowanie w bezwzględny sposób, okrutny sposób 10 milionów Polaków i także przyłączenie Królewca i okręgu do Polski jako odszkodowanie od Rosji, bo Rosja okupuje od 1945 roku, tutaj ołówkiem Stalina została narysowana taka prosta kreska, a Królewiec pójdą jak barany na rzeź. Jest. Jeżeli natomiast my przygotujemy ludzi, będziemy mieli ich przeszkolonych i oni będą wiedzieli, co z nią zrobić, to raz jeszcze powtarzam, nieprzyjaciel się 5 razy zastanowi, zanim nas zaczepi. A więc my mamy nasz system obrony stworzyć w taki sposób, aby to był wież. Jest słowiańską ziemią. Pozdrawiam Sejm Walny pana Cezarego Mariusza Tołsty. W Darłowie odbył się ostatnio Sejm Walny i zostało wreszcie głośno powiedziane, że również w Danii Słowianie, Wenedowie oni tak nazywają, pan Mariusz Cezary Tołsty i pan marszałek Wojciech Edward Leszczyński, Wenedowie. Rządzili, to są nasze ziemie i Morze Bałtyckie nazywało się Morzem Wenedów. Tak, bardzo dziękujemy za rozmowę. Minister Obrony Narodowej, pan poseł Michał Jak, dziękuję. Dziękuję też państwu za uwagę. Szczęść Boże, mówiła Beata Andreja z Wrocławia.